Dzień dobry, pozwólcie Państwo, że podzielę się z Wami kilkoma informacjami na temat ząbkowskiej oświaty, ale informacjami dotyczącymi bardziej budżetu i kwestii zarządzania, informacji mówiącej o skali przedsięwzięcia, jaką stanowi oświata ząbkowska. Ostatnio było sporo o niej zamieszania, więc myślę, że każdemu z nas takie dane się przydadzą. Otóż wydatki budżetowe na wydatki tak zwane bieżące stanowią grubo ponad 50% budżetu całego miasta. W ten sposób utrzymujemy ponad 5 tysięcy uczniów, w tym 2300 uczniów szkół podstawowych, 1700 uczniów z przedszkoli i około 1100 uczniów w gimnazjum. Na rok bieżący wzrost wydatków na oświatę wzrósł o około 4,5 miliona złotych, ponad 4,5 miliona złotych. Te wydatki są co roku coraz większe. Wpływ ma na to oczywiście wzrost spowodowany głównie przede wszystkim wzrostem ilości oddziałów, czyli ilości uczniów uczęszczających do naszych ząbkowskich szkół, ale również wydatkami takimi jak wydatki bieżące, energia elektryczna i jednak coroczne wzrosty dla wydatków powiedziałbym pensji dla nauczycieli spowodowanych zmianą karty nauczyciela niezależnej od nas, czyli co roku musimy mieć zabezpieczone środki również na te podwyżki. Wychodzi na to, że od kilku do kilkunastu procent budżet każdej ze szkół co roku rośnie. Niestety nie udało nam się w roku bieżącym zabezpieczyć środków na wzrost ilości oddziałów od 1 września, chociaż wiemy, że ilość oddziałów zostanie zwiększona, w związku z tym musimy zatrudnić kolejnych nauczycieli. Proszę Państwa, kilka liczb. Budżet miasta wygląda tak, jest to dość imponujący dokument, 150 stron. Myślę, że warto się do niego zajrzeć, przychylić i zobaczyć, na czym to wszystko wygląda, ale kilka liczb. Otóż proszę Państwa, szkoły podstawowe to wydatek dla nas, szkoły podstawowe, dla których organem założycielskim jest gmina Ząbki, to jest wydatek około 15 milionów złotych na 2012 rok. Gimnazja to jest wydatek około 7,5 miliona złotych na 2012 rok, a przedszkola gminne to jest 5 milionów 700, chyba nawet z haczykiem. Natomiast to nie są wszystkie wydatki oświatowe. Dużym wydatkiem oświatowym są również w naszym przypadku tak zwane dotacje dla prywatnych przedszkoli. Mamy obowiązek jako gmina takie dotacje przekazywać, co jest jakby formalnie ustawowo zagwarantowane prywatnym placówkom przedszkolnym. Czyli jeżeli Państwo wysyłacie dziecko do prywatnego przedszkola i płacicie krocie za utrzymanie tego dziecka, to jeszcze pamiętajcie o tym, że tam jest około 400 kilkudziesięciu lub 500 zł miesięcznie za jedno dziecko, również pokrywane z budżetu gminnego. Nawet jeżeli to dziecko chodzi do warszawskiego, wołomińskiego czy innego przedszkola, a Wy jesteście w Ząbkach zameldowani, mamy obowiązek zwrócić taką dotację. Czasami nawet w przypadku Warszawy ta dotacja na jedno dziecko miesięczna wynosi więcej niż 1000 zł miesięcznie. To wszystko pokrywane jest przez nas. Łączna pula wydatków w postaci właśnie tych subwencji, w postaci tych dotacji dla prywatnych placówek, nie tylko prywatnych, bo są również placówki publiczne, dla których organem założycielskim nie jest gmina, łączna ta kwota wynosi około 9 milionów 700. Z takich największych kwot, najciekawszych, to myślę, że jest zespół szkół katolickich, na którą składa się oczywiście szkoła podstawowa, gimnazjum oraz oddziały przedszkolne. Tam jest ponad 2,5 miliona złotych dotacji na 2012 rok. Kolejna szkoła podstawowa imienia księdza Jerzego Popiełuszki przy ulicy Piłsudskiego, to jest dotacja 370 tysięcy niespełna i niespełna 160 tysięcy szkoła Montessori. Tak, mamy również taką szkołę w Ząbkach. Proszę Państwa, pomimo tych bardzo trudnych dla nas wydatków, bo czasy są w tej chwili trudne, priorytetem dla budżetu gminnego jest po pierwsze zabezpieczenie środków na wzrost oddziałów od 1 września, żeby dzieci po prostu mogły się uczyć, żebyśmy mogli te dzieci przyjąć, zatrudnić nauczycieli do edukacji tych młodych pociech. Jest obok tego bardzo duży wydatek, na który na dzień dzisiejszy środków nie mamy i dla nas stanowi to największy problem. Szkoła podstawowa numer 3, jej rozbudowa. Szkoła na południu Ząbek, jest to bardzo drażniący temat. Dzieci już w tej chwili chodzą do godziny 17, mając tam zajęcia, natomiast prawdopodobnie od września 1 września 2012 roku niewykluczone, że musiałyby mieć zajęcia aż do godziny
18, rozpoczynając być może nawet o godzinie 7 rano. Temat jest bardzo dla nas pilący, naglący, na który potrzebujemy zgromadzić aż kilka milionów złotych. Tych środków też nie mamy. A obok tego pojawił się najnowszy temat, raptem mający miesiąc czasu. Kwestia zielonych szkół i odpłatności dla nauczycieli za te zielone szkoły. Temat myślę, że jest na tyle obszerny, że pozostawię go na następny materiał. Pozdrawiam.